jak zwykle dzisiaj dał. Co dał? Co dał ciała. Na 25 jesteś na rybach. Już rzucone wędki mam. Oczywiście nie słuchajcie go, bo on nie wie co mówi. Chłopak się nie wyspał. Ja pół godziny na niego czekałem, musiałem zadzwonić. Po 15 minutach, bo drugi raz po prostu zawiódł. Zawiódł to samochód. No i po prostu zjawił się, jesteśmy już w miejscu w Lipowicy, raczej Lipowicy, w Strawczynie, bo już mi się myli, bo to praca, ryby. Jesteśmy w Strawczynie, jest godzina po 5, niedziela, 8. Jest za 25 pyza. No za 25, dobra, jest 8 lipiec 2018 i wspólnie z kolegą Karolem będziemy wędkować oto w tym miejscu. Wędkarzy już pełno, widzicie, ludzie już do kościoła idą, a my dopiero rozkładamy się. Jak widzicie, Karol, jak będziesz łowił? Standardowo, nie poddaję się, walczymy dalej. Próbuję. Gruntóweczka i oczywiście odległościówka, tak jak się ostatnio zarzekłem, że będę próbował dalej, bo praktyka czyni mistrzem. Okej, no nie ma sprawy, a co założysz z gruntu, na co będziesz łowił? Pinka? Na początku jest kukurydza z pinką, zobaczymy czy jakieś skubania będą. Dobrze. A potem jeżeli nie, no to wiadomo, popróbujemy. Drugą wzwętek? Oczywiście, tak jak ostatnio, czyli odległościówka. Odległościówka i pinka i kukurydza. No i widzicie, kolega będzie łowił tradycyjnie, tak koledzy łowią, większość kolegów łowi. Robaczki, pinka i kukurydza. A oczywiście ja obydwie gruntówki i na wynalazki, jak to niektórzy mówią. I zobaczymy, co dzisiaj przyniesie więcej ryb, czy więcej brań. A więc jest taki temat. Panowie i panie, pomału się rozkładam. Jak to mówię, od razu mówię, że jak coś to z góry Karolowi dziękuję za podwózkę. Po prostu. Ale jak pamięta chłopak, że jak się umawiamy na czas, to co robimy? To 15 minut studenckiego zawsze jeszcze u mnie. Poczekaj, ale ja nigdy studentem nie byłem, nie? No to widzisz, ja problemy miałem, wiesz, ze szkołą. Widzicie, jak jest studencki, tutaj mi będzie tutaj wydziwiał, chłopak młody to wydziwia mi, tutaj mnie tutaj robi w bałul ruko. Albo się dostosuje po prostu, albo się nie dostosuje. Dziękuję mu za to, że mnie podwiózł, po prostu, że mnie zabrał na ryby. Dzięki mu za to, ale po prostu musi po prostu być słowny i dotrzymywać słowa. Dobra, rozkładam się. Tutaj widzicie jakieś farflocle wiszą, na drugiej coś tam wisi i teraz zamontujemy zestawy, oczywiście zmójczy, nic innego nie wymyślimy. Tutaj gdzieś coś mam, bo szkoda już czasu, nawet z przynętą, zobaczcie, pa, już przynętę mam i bierzemy się zawędkowanie. Chciałem powiedzieć tylko, że chyba czekając na Karola te pół godziny pod blokiem, od razu mówię, zaleję sobie tam jakiś kran, woda, coś tam była pod blokiem, zalałem sobie, jeszcze ciemno było, zanęte, mówię, jak dochodzi pelety, to i chyba przemoczyłem. Zaraz zobaczymy, czy nie przemoczyłem, bo chyba za dużo mi się wlało. Nawet nie. Zobaczcie. Bryła jest, ale się kruszy nawet w miarę. Myślałem, że przemoczyłem, ale zobaczymy. A pelecik? O, też bryła. O, pelecik jeszcze dokleimy. Pelecik jeszcze raczej wody dolejemy. Niech dochodzi. Dobrze. Co zostanie, to najwyżej, nie mamy całego dnia na wędkowanie, bo do pracy, tak powiedziałem, idę na drugą zmianę. Co zostanie, to najwyżej zamrożę, bo jak to się mówi, trzeba
oszczędnie, bo to akurat nie za tania ta zanęta, te peleciki. Jakieś śmieci, nie tania zanęta. Zobaczcie, jakie parfklocle. No dajcie spokój. Ech. Dobrze, chyba że pudełko miałem brudne, bo zasypywałem. Nie wiem, jak tutaj jest, bo ja nie gruntowałem nigdy. Dobra, jak dochodzi bajtek, kryl i peleciki, dwa kolory. Niech dochodzi, zaraz razem to wymieszam, a teraz zbudujemy zestawy. Zbudujemy zestawy i w końcu zarzucimy. A więc tak, weźmiemy najpierw tą. Obetniemy trochę. Podajnik 40, przypon 10 cm, hak, dumbbells na gumce. Śrucina, żeby to nam ładnie dociążyło. Krętlik trójramienny, ramienny czy trójka, żeby to nie skręcało jakoś. No i to zestaw jest pierwszy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Nawilżymy, ściśniemy, pociągniemy, żeby upewnić się, czy nam nie zejdzie. Dobrze jest, jest po prostu w pytkę. Końcówkę obetniemy. Pierwszy zestaw mamy gotowy, tylko dumblesa zmienimy. Dobra, jedziemy z drugą. Raz, dwa, słonko już staje. Widzicie, wschód, wędkarzy sporo. Tu kolega obok miał branie, ale ryba zeszła. Dobra, mamy gotową drugą z wędek. Teraz zrobię tak, wypełnię sobie. Na razie jak leży. Karol nęci. Zobacz, jak on nęci. Papierów w gębie, ale nęci ostro. Kaczki od razu płyną do żarcia. Tylko żebyś tam dorzucił. Ja już Masz już obok? Na raz nęcisz, czy? Na raz. Na raz, wszystko? Nie, no zostawiłem sobie. Zostawiłeś trochę? Dobra, to nęć, a ja wypełnię sobie kartę, który ósmy jest. Nie wiem, strzeliłem za ósmy. Wypełnię sobie kartę, bo tu może być kontrol, żeby nie było problemu. Ósmy, zero, siódmy. Co to jest za zbiornik? Strawczyn. 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 Dobrze. Rejestr wypełniony. Od razu mówię, do jednego z komentarzy chciałem się wypowiedzieć. Jeden z kolegów pisał, czy jak nie opłaci karty wędkarskiej i po prostu będzie chciał gdzieś na wodach PZW sobie powędkować, czy będzie mógł zezwolenie kupić. Nie ma problemu. Ja w tym roku też mam opłaconą składkę PZW na naszą Świętokrzyskie, Okręg Świętokrzyski, ale jak jadę gdzieś w inne łowisko, na przykład nie na swoim, w swoim okręgu, to tak samo widzicie, jednodniowe 30 zł, jednodniowe na Czarnej Przemszy, co miałem, i po prostu dwudniowe 23 czerwca, to jest akurat zezwolenie 30 zł za dniówkę, które płaciłem w tym, gdzie ja na nocy byłem, a Czorsztyn, no przepraszam, no kolega mój widz dobrze wie, w Czorsztynie 23 czerwca i wtedy... Super fan. Fan, super fan. I dniówkę opłaciłem wtedy, widzicie, 23 czerwca i
wtedy dwie takie kartki miałem, musiałem wpisać ryby i takie jednodniowe można śmiało kupić. To jak kolega chciałby przyjechać tutaj do Kielc, powędkować sobie, to bez problemu w kole może taką zezwolenie sobie jednodniowe czy kilkudniowe wykupić, nie musi opłacać składki na cały rok, to nie ma problemu. Jeszcze jeden z kolegów mówił, pytał się, czy w Sandomierzu na Wiśle, tam gdzie miałem w tamtym roku zawody, na których wygrałem, czy składka z województwa świętokrzyskiego, z naszego świętokrzyskiego, czy możemy tam łowić, nie ma problemu, to jest nasza woda. Wymieszamy zanętę. Słońce już wysoko i w końcu zarzucimy nasze zestawy. Wymieszamy naszą mieszankę. Jak to ubija, dobrze trzyma. Zobaczymy, rzucimy do wody, czy to się rozmywa, czy nie przemoczona. Dobra, mieszankę mamy. Jak to w wodzie jest? Jak widzicie, ładnie się rozsypuje. Powinno być dobrze, zakładamy przynętę. Założymy przynętę. Założymy dumblesa o kolorze żółtym. Mamy żółtą. Znów wiatr wieje w kamerę, wprost na mnie. Wiatr mamy w twarz. Może trochę później wiać, ale tak powiedziałem, celowo tego nie robię. Mikrofon zakupiony, ale nie ma kiedy rozpracować tego, a po prostu nie doryzykował z mikrofonem, jak nagrywał mi bez dźwięku, bez głosu, jak to się mówi. Letko ubijemy. Przynęta jest na wierzchu. Zarzucamy w końcu zestaw. Tam mam chyba wyklipowane. Później sprawdzimy najwyżej. Żółki nie zdążyłem przewinąć, bo tu widzicie, drugą zmianę mam, a to ryby. Będę musiał ze szczytówki trochę podkręcać, żeby nie zerwać. No i zarzucamy jedną z wędek na wprost domu. Prawie do klipa. Nie musi być idealnie w tym samym miejscu, jak dla mnie w tej chwili. Pierwszy rzut, jak mówię, zawsze kontrolny. Co jest z tym sygnalizatorem? Jeszcze sygnalizator nie chodzi, by to... Albo bateria poszła. A zapasowego nie wziąłem. Szczelato. O, źle podpięty był.
Dobra, jak stoi. Bierzemy drugą z wędek. Jeszcze tu musimy zapiąć przypon. Założymy przypon do drugiej. Oczywiście też na gumeczce. Spinka, agrafka. Druga z przynęt będzie Dumbless o kolorze brązowym. Dziesiątka. Dobrze. Tak powiedziałem, połowimy do 13. Przed 13 zwiniemy się, bo jeszcze muszę przed pójściem do pracy na drugą zmianę w niedzielę zjeść jakiś obiad. To mamy parę godzin na łowienie. O, dumblesik na jakiegoś karpika. Dobrze. Druga przynęta w naszą mieszankę. Pod spód i zarzucamy drugą z wędek. Dobrze, prawie do klipa i dobrze, nie musi być idealnie na tym łowisku, dlatego że żyłkę mam zaczepioną na klipie, w razie odjazdu jakiejś większej ryby parę metrów wybierze żyłkę i wtedy jak będzie już dochodziła żyłka do klipa przy większej rybie, szybko palcem ściągniemy żyłkę z klipu. Też było takie w komentarzach, jeden kolega pytał, że klipuje żyłkę i przy odjeździe dużej ryby na przykład, jak to jest. No to trzeba nauczyć się i palcem odhaczyć z klipa przy braniu dużej ryby. Zobaczcie, zanęta ładnie się rozsypała w wodzie, mieszanka dobrze przygotowana i teraz czekamy tylko na pierwsze wskazanie i jakąś wyholowaną przeze mnie rybkę. Rozbiorę sobie podbierak. Kijki mamy. Rozłożymy podbierak. Może nam się dzisiaj przyda. Przy okazji też jeden z kolegów pytał się mnie o ten kosz koruma, jak to mniej więcej wygląda. Zaraz wam pokażę, akurat wziąłem dla kolegi, żeby pokazać, jak to się prezentuje co do podbieraka. A więc tak, ten podbierak jest i teraz weźmiemy koruma. Tak się prezentuje. Wziąłem drugą sztycę, żeby mniej więcej pokazać dla kolegi zainteresowanego kupnem takiego podbieraka firmy Korum.
To jest największa trzydziestka. Złożymy. Skręcimy. O, i dla kolegi celowo wziąłem ten podbierak, żeby pokazać różnicę. Widzicie, podbierak jest wielki, ładny, a drugi jest taki, zobaczcie. O. To jest korum, nowy nabytek składany, akurat na rzekę mi będzie potrzebny. Wezmę sobie jeszcze z drugiej odległościówki starej Germiny, mam jeszcze szóstkę. I z szóstki zrobię ramię takie pięciometrowe, przełożę i będzie wpyte. No i to jest różnica, karpiowy i ten nowy z koruną. Tak się prezentuje, jest głęboki, fajny, nie? Zobacz, no bo kolega jeden pytał, wiesz, z widzów, jak to wygląda, bo zainteresowany jest. I widzicie, można kupić jeszcze średni, jest mniejszy i najmniejszy, a ten jest 30. Największa, zobaczcie, karpie pięknie mogą wchodzić, większa ryba, szczupak, i tak prezentuje się na tle tego karpiowego z JRC nasz korum. Dobra, zostawimy ten z boku. Rozkładamy się pomału, ogarniemy to tu na kubkę i czekam na pierwszą rybę w dniu dzisiejszym. Jeszcze jeden kolega przy okazji, jak już jestem na rybach. Jeden z kolegów był zainteresowany kupnem tego światełka firmy JRC do podbieraka. Po prostu pytał się, czy taka latarka bateryjka pasuje do większości podbieraków. Sprawdziłem, do większości pasuje. Jak widzicie, większość podbieraków wkłada się w tej pozycji i pasuje ta bateryjka do oświetlenia nocnego. Widzicie? A jeżeli ktoś nie ma takiego uchwytu, to po prostu w komplecie jest uchwyt i po prostu można do sztycy dokręcić i wtedy mamy już gotowe. Sprawdziłem to na kilku podbierakach i tak powiedziałem, jeden z widzów pytał się, latarka fajna jest, oświetla nam rybę samodzielnie. W Czorsztynie świeciłem sobie podbierając sam rybę i taka bateryjka firmy JRC pasuje do większości podbieraków. Tak mówię, nie jest to reklama, tylko jeden z kolegów, z widzów w komentarzach pisał do mnie. Akurat widzicie, nad wodą mam chwilę czasu, to na kilka waszych pytań odpowiem. Dobrze, czekamy na pierwsze branie. Stanowisko mam rozłożone. Mata przygotowana w razie czego. I jak to mówię, wędkujemy i czekamy na pierwsze branie i rybkę. Karol, jak u ciebie? Spokojnie. Spokojnie, nie? Na spławik zanęciłeś i co? No, doczekałem się pierwszego brania, ale na pusto. Na pusto? Ale było? Teraz?
No to może ryba wejdzie, zobaczymy. I jaki masz grunt? Do 2 metry. Z 2 metry? No. No nie, no nie, no. Jeszcze ja tu mam problem z tym kabłonkiem. Ja wiem, wiem, wiem. Ja wiem. Ja wiem. Złemu pływakowi to jak i woda za gęsta, tak? No nie wiem. Nie wiesz? Tak jakoś się mówi. Zanęć, zobaczymy, czy nas pławik uda ci się połowić. Ja to mówię ci, odpoczywam przed pracą. Zarzuciłem na 2 damblesy. Po chwili później ściągnę. Jak powiedziałem, za późno my przyjechali, bo już dawno powinniśmy tu siedzieć, jak się rozwidnia. A praktycznie ja dopiero co zestawy zarzuciłem. Jest godzina 5:35. To dla mnie to jest za późno. Tak by nie było, to najlepsze brania już się skończyły. No ale co zrobić? Powędkujemy. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mamy 7 godzin łowienia. I przez te 7 godzin może uda się coś złowić. Kukurydza ci pyknęła. Było pyk, branie. Ja mówię ci, no zobaczymy, ty na kukurydzę próbuj te robaki, jak wszyscy, większość wędkarzy, ja na wynalazki, bo jak tak powiedziałem, nie będę łowił na pinkę z gruntu, ani na kukurydzę, dlatego że powtarzam jeszcze raz to, zainwestowałem bardzo dużo pieniążków w przynęty, ich nie wyrzucę, muszę je wykorzystać. W większości, powiedzmy, może to zejdzie rok, 2, 3, może życia mi braknie, nie wiem, ale po prostu, tak powiedziałem, zainwestowałem kasę w te przynęty i dopóki się nie zepsują, nie skisną czy nie spleśnieją, na nie będę łowił. I po prostu, czy niektórym kolegom się to podoba, czy nie, ja na nie będę łowił. To jest moje wędkowanie. Mój film, moje wędkowanie, ja jestem w tym reżyserem, aktorem i po prostu scenarzystą. Będę wędkował na to, co mi się podoba. Jeżeli komuś się to nie podoba, nie musi mnie oglądać. I tak powiedziałem, za dużo pieniędzy zainwestowałem w przynęty i muszę je wykorzystać, a coś zawsze na nie się łowi. Kilka sprawdzonych przynęt mam, reszty też sprawdzam, część jeszcze nie sprawdzałem, po prostu mało łowiłem, ale jeszcze mam nadzieję trochę pożyć, powędkować i wypróbować tych przynęt. Więc koledzy, nie mówcie mi już znów źle, nie mówcie mi znów o pince, o kukurydzy, bo ja za dziecka tak łowiłem. Miałem efekty, piękne ryby łowiłem na pinkę, kukurydzę, a teraz na stare lata, tak powiedziałem, zainwestowałem kasę w przynęty i muszę je wykorzystać. Nie wyrzucę tak od siebie, niektóre mi się sprawdzają i tak będę wędkował. Wędkujemy. Co do, po prostu jeden z kolegów też pytał się, dlaczego federami nie łowię federami na grającą szczytówkę. Czasami łowię, może wkrótce będzie film z wykorzystaniem grającej szczytówki, ale wiecie, ja w czasie łowienia odpoczywam, obserwuję wodę, odchodzę od wędek, kąpę się i po prostu sygnalizatory, centralka na szyję i po prostu wiem, czy miałem branie, czy nie. A wody nasze PZW są tak niektóre mało zarybieniowe, jak co ja łowię na swojskich wodach, że jakbym łowił nadkającą szczytówkę, to bym mógł cały dzień się patrzeć i brania się nie doczekać. Dlatego wybrałem sygnalizatory. Oczywiście film z gającej szczytówki też będzie, pojawi się wkrótce, wszystkiego po trochu. Na kolejne komentarze odpowiem, kiedy grzyby,
grzyby będą jak będą, na razie ich nie ma, pierwszy wysyp już wkrótce będzie, już koniec czerwca powinien być pierwszy wysyp. Pierwszy wysyp powinien być koniec czerwca, teraz już jest lipiec, na razie czekamy na pierwszy wysyp. No jak będzie wysyp pierwszy albo będą grzyby, to dopiero ukaże się film mój, a tak na tą chwilę grzybów nie ma, więc tylko odpoczynek nad wodą. Otworzę. Nie? Nie otwierać wolnego biegu? Nie. To Karol, przypilnuj, mijaj. Włączam Pokémon Go, idę sobie tam dalej, przejmę Jima. Tam akurat widzę, niedaleko jest. Niedaleko jest czerwony. Zobacz, Karol, czerwony jest dwóch. No widzisz, dwóch czerwonych jest, a ja jestem w teamie żółtym. I przejmę dżin i jak na tym dżimie będę stał, to będę zarabiał pieniądze. Takie nierealne, ale wiesz, mam 57 kasa, a wiesz, pieniążki będę zarabiał za darmo, bo ja w tą grę nie inwestuję. Bo niektórzy, wiesz, realne pieniądze może przelewają, żeby grać w tą grę, nie? A ja mam 34 level i po prostu jeszcze ani złotówki nie zainwestowałem w tą grę, po prostu przejmuję dżimy. Jimmy, nie wiem jak to zwali, tak go zwali, i stawiam swoją postać tam, czyli żółtą. Idę przejąć Jin. Karol, pilnuj mi, a ja idę tam, jest pomoc, GPS mnie prowadzi i przejmuję. Ja to mało co siedzę. Witaj przyjacielu, a ty gdzie masz namiot, gdzie masz to wszystko swoje? Ale to jedziesz już do domu? A zostajesz. Cześć koleżko. Nie odpisuję dlatego, że mówię ci... Naprawiłem sobie ten sygnalizator. Tak? Sam. Ale to co było w końcu? Jest w prosty sposób. Tak? Ja to ci nie doradzę. Mówię ci, pisałeś coś tam, ale wiesz ile ja na komentarze do filmów nawet ludzi przepraszam, nie mam kiedyś, widzisz. Teraz kolega mnie kolega wyciągnął mnie na ryby. Późno przyjechał, wiesz, i na drugą zmianę do pracy idę. Film No ja w niedzielę robię wszystkie przeważnie i dzisiaj idę na drugą zmianę, widzisz. Film przerabiam, jak jestem na następny dzień z ryb, później praca, dom, wiesz. Na komentarze nie mam czasu na odpowiedzi. Powiedz Marku, jak jest z rybami tu, o. A ja wiem, przyjechałem dziś, wczoraj. A wczoraj, ale tu byłeś parę dni temu, nie? Jeszcze. No i co, bierze coś, czy nie? Dwa tygodnie temu wyjechałem. Setkę przekroczyłem i pojechałem. Aha, 100 ryb, tak? Tak, ale jakie biorę? Karpi. Dobra, to jakiego największego złowiłeś? To co byłeś? 6,5 kilo. A przeważnie jakie brały? Te zarybieniówki czy takie? Nie. Tych takich według tych norm. No. Po 40 tu jest wymiar, nie? Do wzięcia. Poniżej 40 to może 8. Poniżej 40? No tak to wszystko powiem. A to są większe, tak? A takie przeważnie to ile gdzieś? 3 kilo, dwójki, trójki? Jakie biorą? Przeważnie, większość co złowiłeś. 2,5 kilo większość co łowiłeś, tak? Aha, 2,5 kilo. Poprzednich zarybień. Aha. No widzę płatki owsiane, to groch. Stare metody. No, grochem nęcisz czy łowisz na groch? To nie groch, kukurydza. A, kukurydza. No, widzisz, nawet nie widzę co tam jest. A ja widzisz, idę gym przejąć. Tutaj siedzisz? Tam jestem na końcu samym. Widzisz tego chłopaka w niebieskim? Tu jestem. Przyjechaliśmy późno, umówiłem się z nim, znów zaspał. Czekałem na niego i widzisz, dopiero to rozłożyłem płatki. Idę na Pokémonach ten gym przejąć i mówię, widziałem ciebie, poznałem, że ty jesteś, tylko mówię, namiotu nie masz, nie? Mówię, drugi se kupiłeś nowy? Przyjechałem, jeszcze dzisiaj posiedzę. Aha. Może i nockę. A no, zobaczysz, nie? No, ale to biorą tak ogólnie obok, jak koledzy siedzieli, jak byłeś brały, czy słabo? Słabo. Ty to podnęciłeś, ty masz swoje sposoby, to łowisz. A ja widziałem tam zdjęcie, miałeś opublikowane na fejsie tego, ja to przy Torszczynie byłem na tych, wiesz. I postawiłem, wiesz, każdy wiesz, mówi do mnie, pyza, nie wynalazki, nie tego, tego. Człowieku, było tak, było nas 11, 10 łowiło
na te pikery, na tę dgającą szczytówkę i długi przypon, krótki, kukurydza i pinka, ale co, wchodziły płotki po 20 cm, a my zrobili taką kwalifikację, że ryby o 25 płotki bierzemy i leszcze multum, wiesz, bo leszcz był bez tego. Ja zanęciłem pół wiadra, nie wiem czy film oglądałeś, pół wiadra rzuciłem kukurydzy, wiatr, warunki słabe, wiatr we mnie wieje, wszystko uciekło w... Wszystko uciekło w zatokę, burza, no mówię ci, parasol to w niektórych momentach trzymałem i całą sobotę zajechaliśmy, całą sobotę siedziałem zero brań, ale ja to 14-16 mm zanęciłem kukurydzą, mówię, nie, tam łowią, cały czas łowią płotki, leszczyki małe, a ja uparłem się, dobra, cały dzień łowię nic. Koledzy znów tam piszą do mnie w komentarzach, to pinka, kukurydza, ja swoje. No, tyle pieniędzy zainwestowałem przy nęty, to tak mówię, muszę je wykorzystać, nie wyrzucę. I proste, nie? I 16 i 14 pelety. Przychodzi noc, a tutaj jest karp jeden, karp drugi, leszcz 50 coś, następny 50. I mówię ci, 9 ryb, 10 kilo miałem. 10 kilo przez noc. W Czorsztynie, w górach byłem, w Czorsztynie pojechaliśmy tam, zezwolenie musiałem wykupić, bo doba kosztuje 30 zł i wiesz, zobacz jak zrobili, Marek, zrobili tak, że jedziesz na noc i nie możesz łowić kiedy przyjedziesz, tylko łowisz od północy do północy i jak my przyjechaliśmy w sobotę rano, to musiałem wykupić jedną dobę, wiesz, do północy i w nocy przecież po północy już nie wezmę się. I po północy następną dobę. Lipa. To jest po prostu dla działaczy z tamtego koła, czy z okręgu lipa. Bo jak przyjeżdżam, pojadę dobę. Wędkuję od 22 do 22 następnego. A oni sobie po prostu, jak ktoś przyjedzie z daleka na noc, tak my przyjechali, to ja musiałem dwie dniówki wypłacić. I następnego dnia po prostu o 10 my skończyli, o 12 my się zabrali. To po prostu co miałem? Półtora dnia. No. A składki idą. Tak, a idą w górę. No i musiałem opłacić. Tak. Nie ma regionalizacji. I mówię ci, musiałem opłacić po prostu sobotę i niedzielę 60 zł zapłaciłem. No ale tak powiedziałem, wiesz, wygrałem zawody. No wiesz, rywalizację na 11 byłem pierwszy, 10 kilo ryb, drugi miał 4 kilo 800, trzeci miał. Oni cały czas łowili. Tylko mówię ci, jaka różnica. Pelety, a kukurydza i pinka. Tylko oni mi, trzeci miał cztery coś. No to ja mówię ci, 10 kilo to pierwsze i drugie miejsce bym zajął, jakbym na pół podzielił. Chemia no. Robi swoje, ale na krótko. No robi swoje, ale... A w ludzkim organizmie na długo. No ja wiem, ale wiesz... Są mięsiarze, biorą ryby, jedzą i tą chemię wpierdzielają, a to jest kobalt. No, tak, ale wiesz, ale mówią, że do tego... A jednak pelety dają. Pelety dają. Są wyniki pelety i same duże ryby mi wchodziły. Duże ryby. Jednego karpia straciłem, Marek, ale 5 metrów od brzegu. Ja błąd zrobiłem, bo ja nie wiedziałem, że będę miał ryby. Mogłem wejść i harszcze wyciągnąć. Potąd było od ziemi, były te takie boczarki i to 3 metry cały brzeg. Że jak podajnik ściągałeś, czyściutko było, to nawet przy brzegu już podajnik wyciągałeś z tym zielskiem. No i jeden karp mi weszedł w nocy, wiesz. To już słyszysz na siłę, ani do przodu, ani w tył. No co? Na chama, wiesz, na filmie jest, na chama wciągnąłem i jednego karpia straciłem. Też tak miałem, to pięknego karpia, kurde, szczęka, później aż mi się łzy poleciały. Łzy mi poleciały normalnie nad karpiem. No bo to przykre jest, siedzieć, zanęcić. Nie dlatego, że go nie wyjąłem. No. Tylko jak go zobaczyłem, miał ryj rozerwany tak. Tak? Bardzo. To tak jak te ludzie się z tymi rozrastają, no. No piękny był karp, ale wyciągnął. No, widzisz. I nie wiedziałem, co z nim zrobić. Puścisz go, zdechnie. No. Brać nie biorę. A no tak, dobra. Słyszysz to powodzenia, ja idę Pokemona, gym przejmę. Jeszcze później zajrzę do ciebie. A więc porozmawialiśmy trochę z koleżką, z Markiem. Ja przejmę gym. Czerwonych zgrzejemy. Tak jak powiedziałem, lubię sobie pograć w gierki. Siądziemy na wetce. O, tutaj nie widać tego ginu, ale tutaj jest. I po prostu zrobimy tak. Wejdziemy w gin. Tu dwóch czerwonych stoi i zgrzejemy ich.
walka. Walka. Dobra, raz dostał. Grzejemy drugiego. Mój jeden na dwóch. Dobra, drugi zgrzany, ale całość nie zeszła. Jeszcze jedna walka. Walka, grzejemy. Coś się zawiesiło. Zmiana Pokemona mojego. Dobra, zero. I drugiego zgrzejemy i przejmujemy dźwignię. Dobra. I już. Dźwignię jest pusty, teraz przejmuję. Wstawiam swojego Pokemona. Weźmiemy. Wstawimy tego. Przejęliśmy dźwignię. Zakręcimy. Dostaliśmy pas. Przyciszę trochę i widzicie, żółty już jest przejęty dżin, tu z boku Pokemony są. Złapiemy podkręconą, rzucimy, za czym, czy wyskoczy, czy się złapie. Złapał się, później sprawdzimy IQ, gwiazdka. Złapiemy kaczora podkręconą. Odbił następną pokeball. No i złapał się następny. Po prostu to są słabe te Pokemony, już ich mam, ale po prostu pyłek potrzebny nam. Dobra, dobra, tego nie łapiemy już. Mamy przejęty green, żółty i jak zarabia nam kasę. I może ktoś dołączy do mnie i będziemy żółtymi tutaj stali. Dobra, idziemy. Dżin przejęłem, dwa Pokemony złapałem. Po prostu później sprawdzimy. A na tą chwilę wyłączam grę. I już grę wyłączam, bo już w tej chwili jest niepotrzebna. Liczyło się, żebym przejął tylko dżin. Przejęłem, teraz żółty tutaj stoi, to ja w strawczynie. I jak postoję dobę, nikt mnie nie zgrzeje z niebieskich albo z czerwonych, to zarobię pieniążki. I te pieniążki pomogą mi w zakupie jakichś rzeczy w grze, czy ubioru, czy jakieś leczenia. Widzicie, wędkarzy sporo. Z tamtej strony raz, dwa, trzy, cztery, pięciu, sześciu, chyba z dziesięciu stoi po drugim brzegu. Tutaj z naszej strony sporo.
godzina 6, zegar bił 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7 godzin łowienia i biorę się już za wędkowanie. Na pokemonach już dzisiaj nie będę grał, raczej nad wodą. Zależało mi przejąć tylko dżin. Zawalczyć. Przejęłem. I teraz bierzemy się za wędkowanie do godziny 13. No i co, działo się coś, kolego? Co? Piknięcia to nie jest to, to jak ma odjechać, to tam kolega jest mój, wiesz. Ten, co tutaj nocuje, mówi, że 6 kilo coś miał karpia, setkę już wyciągnął. No bo on już 2 tygodnie chyba był, siedział tutaj i 100 karpi złowił, nie? A my na parę godzin, a ten na spławik miałeś coś? Zero. No widzisz. No zobaczymy, no podsypałeś tyle, to wiesz. To musisz teraz... Swoje odczekać, nie? Będą brały, jak będziemy jechać do domu. A ja nic nie przerzucam, jak Karol mówił, że nic nie było, to czekamy, czekamy, czekamy. Tak powiedziałem, jak jedzie brań, to zanętę zamrożę sobie. Telefon już niepotrzebny schowam. No i wędkujemy, poczekamy gdzieś ze 40 minut, nie będzie efektu, zmienię przynętę na co innego. Spróbujemy wstrzelić się z przynętą w dniu dzisiejszym w łowisko. A więc tak, słonko wyszło, trochę ciepło się zrobiło. Karol tam na spławie jakieś płotki łowi. Co? Płotki gania. Ja ściągnę pelet, ten 14 mm i założymy kulkę 14 proteinową, truskawkę. Kulkę 14 założymy, zobaczymy wiatr trochę ustał. Woda się trochę uspokoiła. Założymy 14 kuleczkę. Na tamtej drugiej założyłem kryla. Próbujemy różnych rozwiązań. I wędkujemy. Tak mówię, nikt z boku nic nie łowi. Karol tam na spławik jakieś wskazania ma. Jest na tą chwilę godzina 8:17. Jeszcze praktycznie bez brania. Ale posiedzimy do 13 i zobaczymy, co uda nam się
dzisiaj złowić. A może będziemy zerowi i bez brania. A na tą chwilę, tak mówię, zmieniam przynęty, wędkujemy. Jak się okazało, to po drugiej stronie, co jest tyle tam wędkarzy, są zawody. Znów na tym Strawczynie zawody są. A z tej strony my siedzimy i wędkujemy. Jak jest, koleżko? Tak jest? Jakieś tam rybki masz? Płotki na kukurydzę metodą odległościową Karol łowi. A ja trzymam trochę przynętę w wodzie, przerzucam za jakiś czas. Zobaczymy, czy uda nam się coś złowić. Aż leci, przyszykujemy kalibuta, weźmiemy teraz z czerwonych, przejdziemy na przynęty czarne, jeden kalibucik, ściągniemy, przerzucimy zestawy, jakby nie było, to odpoczynek jest, ale jakieś wskazanie musi być. Chciałbym coś złowić w dniu dzisiejszym przed pójściem do tyrki. I tak mówię, tutaj mamy podstopa, zdejmiemy czerwony kryl i założymy kalibuta. Kawałeczek. Nikomu nic nie bierze. Karol jakieś tam płociny ma, drobne. Weźmiemy tak. Weźmiemy naszą przynętę. Damy halibut. Trochę przegięłem pałę, za dużo mi się wlało, trzeba odlać. Zobaczymy, czy na czarny pelecik będzie jakieś branko. Dobrze. Jedną zarzucimy, za drugą przerzucimy. Jak się poskręcało. Tak. Tam u jakiegoś pana branko było, ale widzę, nie wstaje, nie powtórzyło. Do klipa. Masz? Puściła. No ale była, nie? Dobrze. Jedną mamy. Teraz ściągniemy tą kulkę czerwoną i postawimy na kalibuta czarną dziesiątkę. Grubą, dużą. Tak powiedziałem.
kuleczkę ściągniemy. Zobaczcie, ziarka. Rozdrobimy ją. Zmiana przyponu. Całość. Dobrze. O, i w tej pozycji. Zapodamy nasz towar. Oczywiście kalibut, lejemy kalibutem, żeby trochę mi się wlało teraz. Kropelkę, bo to jest bardzo mocny kalibut, krab. Zobaczymy, czy ciemna dzisiaj przynęta i kalibut dadzą jakiś efekt. Dobrze. Dobrze, i jest w pytkę. A więc jest taki temat, że Karol zmienił spławik, tak? Tak, Karolku? Tak. I po prostu teraz chłopak nie może... Ja powiedział, że zmieniłem wędkę. Wędkę zmienił, dobrze. Dobrze, okej. Okay. No to zmienił wędkę i po prostu teraz... Kowrotek mnie zawiódł. Kowrotek go zawiódł, bo w czasie rzutu kabłąk mu się zamyka. Tam chyba sprężyna czy coś poszło, trzeba naprawić. Zmienił wędkę, oczywiście zmiana spławika na inny i chłopak nie może teraz dorzucić tam, gdzie nęcił, a tam 2 metry, 3 metry dalej, gdzie teraz dorzucić nie może, tam rybki chodzą w jego zanęcie i mówią: Karol, daj kukurydzę. No, i to jest przykre, że nie można dorzucić tam, gdzie rybki czekają na kuku. Tak, Karolku? I co jeszcze powiesz? Nie możesz dorzucić, może do wody wejdę i ci dorzucę. Nie trzeba. No, a wiesz, tam 2 metry dalej i już byś miał branie. Ale ja przyjechałem na przyjemności. Ja wiem, ale 2 metry dalej. Rozumiesz? Możesz tylko. Przesunąć z krzesłem metr do przodu. Ale to i tak metr braknie. No, metr braknie. Bo już nie dorzucisz tam. Bliżej. Poproś kaczkę, weź je w dziób, o, płynie. Popuść te kabłąk, jak ci przesunie zestaw. Widzisz? No poproś ją ładnie. Nie, już widzisz, nagadałeś uciekł. No jest taki temat, że Karol teraz nie może dorzucić tam, gdzie nęcił. Umie nic. Ciepło się zrobiło. Teraz to jest fajnie, bo cieplutko. Jeszcze trochę i wejdę do wody. A na tą chwilę wędkujemy. Wędkujemy. I co, Karol, robimy? Co robimy? Wędkujemy. Co? Wędkujemy. Czekamy. Na co? Na branie. Branie. Ale tak. I widzicie, tutaj koło mnie na lewo nic nie bierze. Koledzy przerzucają zestawy. Po prostu jest cisza.
A więc tak, dziewczyny, nie mam nic, co bym mógł wam dać. Idźcie do Karola, do tego pana tam. On ma kukurydzę. Karol, daj dziewczynom kukurydzę. Nie dla psa kiełbasa. On chytry jest. On woli ryby karpić. O, zobacz, jakie ładne. 2, 4, 5 sztuk. No daj im trochę. O, o. Ej, no ale... No, zestaw mi... Co się dzieje? No celowo mi to robisz. Nie, no co ty. No. No bo chciałeś branie. Ale ja nie chcę kaczki, nie? Rzuć im garść rzeż, nie być chytry. Czy i tak ci skiśnie. No. No, ale się wysilił. Już. Za wam Karol da. Chodź. O. Dał wam 4 sztuki. Wyliczone. Ja nie mam nic. Macie. Macie. Oj, mamusia je i starczy wam. O. No widziałem. No nawet. On myśli, że jest taki dobry. Koleżko, koluniu. Koluniu, nie dla psa kiełbasa. Masz tam koleżanki. Wow, wow, dziewczynki. Ja wszystkie masz. Jak to? Malinki, dziewczynki. Jak to było śpiewało? Co? Brunetki, blondynki. Ja wszystkie masz dziewczynki. Całować chcę. Dobra, nie? No, ale nie najlepiej. Dobra, macie jeszcze odpyzy, garść i wypad. No. A mamusia pilnuje, a tatuś gdzie? Gdzie tatuś jest? W robocie, tak? Tam na dziewczyny poszedł tatuś, tak? Tak? I darmo zjady zostawił. A ta kaczka to... Dobrze. Dobra, nie ma tu tamto, wędkujemy. Godzina jak na tą porę. Jest 9:26. Jeszcze brania nie mam od rana. No i dalej stoją na ten pelet kalibut 8 i 10 mm. A więc czekamy, czekamy i czekamy. Co mam sobie założyć? Dwie pinki. To se sam łów na pinki. No co, masz pinkę i co, łowi ci gruntówka? Nie mam pinki na gruntówce. A co masz? Kalibuta. To, chyba buta. No i jak widzicie, u Karola też pinka z kuku nie ma brania. Jak u mnie, ale ja myślę, że jakieś branie powinny mieć, no, najwyżej będę zerowy. Jak to się mówi, ja się tym nie przejmuję. Odpoczywam, wygodnie sobie leżę. I czekamy, wędkujemy, odpoczywamy. Jeszcze z godzinka i wejdę do wody, przepłynę się, bo nie byłbym sobą, jakbym, jak to się mówi, nie popływał. Kaczki, jeź to i wypad. Wypad do wujka Karola, on tam ma kukurydzę. Tak, kukurydzę, taką żółtą, dobrą, no. O, ja już mam branie. Teraz cisza, dziewczyny, bo branie mam. Tak, branie mam. Pyza ma branie, tak. A więc jest taka sytuacja, że w końcu będę... Że chcesz w końcu popływać. Chcę w końcu popływać. Jest, jest, ta, jest taki temat, że Karol po prostu... Próbuję, nie, nie. Bo wyjdzie, jak on się zerwie. A może tylko przypon puści.
No zobacz, no na razie może dam ci szansę, no. Widzisz, że wychodzi? No to jak, wchodzisz teraz, czy... Zaraz wejdziesz. Jak zerwę, to wejdziesz. Dobrze. Karol zaczep, zahaczył o zaczep. I rwie, ale to spaj Karuso szkoda, bo trochę kosztuje. A ja i tak miałem wejść do wody, się wykąpać, popływać. Albo nie, Karol, wejdę, ej, nie rwi. Nie, wejdź se tam, zrób porządek. Nie zerwę, to wyjdzie. To na siłę, poczekaj chwilę, bo tu mam troszeczkę awarii. Wciągnęło ci żuka? O, i to sporo ilość. No to odczep sobie najpierw i zaraz będziemy działać. A więc Karol rwie. Wszystko mu się poplątało. Zbyszedł? Nie, coś strzeliło. Na spajk powinieneś czuć, jak już ściągasz na kiju. Złap na końcu tutaj, przecież nie będziesz wiązał. Czekaj, trzymaj mi tą żółkę. W początku trzymasz ją? No. Dobra. Spławik jest. Wiem, że jest. No to nie muszę do wody wchodzić akurat, ale i tak wejdę, ale później. Co? Żółka strzeliła? Przypon poszedł, nie? Przypon, na szczęście. Przypon, masz tutaj cały... Kłębek. Kłębek. Zakładasz na tą, czy na tę drugą wędkę będziesz wędkował? Co? Tak zrobię, żeby było dobrze. No to wiąz sobie. I wędkujemy. Czekam na branie. Jest dużo wędkarzy. Tak patrzę, to tylko spławik dzisiaj łowi. No trochę żyłki poszło. A więc tak, zjadłem śniadanie. Przerzucimy zestawy. Ściągniemy halibuta. Założymy dumblesy kolorowe. Z powrotem. Już do końca postawię na te dwa dumblesy. By jeszcze jakby nie było, z 2 godziny nam zostało wędkowania. Zobaczcie. Jak rzuciłem, tak jest. Założymy z powrotem to samo, co było, czyli brązowy. Tu pójdzie brązowy. Na tej brązowy. Teraz drugą przerzucimy. Gościu coś tam ciągnie, pierwsza ryba. Płotkę bokiem ściągał i wyglądało, że duża ryba. A tu widzę taka płotka z 18 cm zapięta za brzuch. Dlatego efekt był taki. A nie inny.
Oczywiście zmiana przyponu. Tak. Tutaj. Przewiercimy dumblesa. Założymy na quick stopa. W tej pozycji schowamy zapinkę do podajnika. Założymy foremkę, przykryjemy. Jak widzicie, zanęty mi zostanie, to zamrożę i będę miał na kolejny wypad. Co? Suszy siatkę? No bo niedługo jedziemy, 2 godziny nam zostało wędkowania przed, a muszę jeszcze coś zjeść przed pójściem do Tyrki na drugą zmianę w niedzielę. Karol se siatkę suszy. A ja przerzucę na dumblesy. Dobrze. No i wędkujemy, tak jak mówię, godzina 10:17. Do 12:00, po 12:00 parę minut będziemy się pakować. Więc jest taki temat, ja tak powiedziałem, tak muszę zrobić. No tak, nie byłbym sobą, żebym nie popływał. I jak to się mówi, wodę trzeba dzisiaj zaliczyć przed Tyrką. Jak coś to wiesz, nie popuszczam wolnych biegów. No jak coś to do łazienki poszłem w razie kontroli. I tak, a ja nie będę tutaj płoszył kolegom wędkującym. I po prostu pójdę sobie tam dalej na plażę i tam wejdę do wody, się przepłynę. Bojki zaznaczone, my wejdziemy tu trochę, przepłyniemy się kawałek. I tak powiedziałem, nie byłbym sobą, jakbym się nie przepłynął. I wiecie, jak jest pięknie, pięknie i pięknie. Raz tylko przepłynę się, wyschnę i za 2 godziny jedziemy do domu. Taki krótki wypad. Karol mnie prosił. Mnie za bardzo się nie chciało dzisiaj na wędkowanie. Bo wiecie, jak ja lubię jechać na ryby, to na cały dzień raczej, a nie na kilka godzin. No ale zrobiłem mu tą przyjemność.
A więc tak, ja pomału nie doczekałem się brania, ja już ściągam. Jest godzina za 12:20. Niestety jestem bez rybie. Nie doczekałem się w dniu dzisiejszym brania. Karol jakieś tam płotki, coś na spławik połowił trochę. Niedużo, parę sztuk miał. Z gruntu nic teraz. Wykorzystuję resztę kukurydzy. I tak jak powiedziałem, nie lubię takiego wędkowania. Ja to jak jadę na ryby, to zauważyliście, na cały dzień raczej, a nie na kilka godzin. Ale cóż, tak akurat wypadło. I na tym, widzicie, kończymy dzisiejsze zmagania wspólnie z Karolem z nad tej wody. Dziękuję wszystkim za subskrypcję mojego kanału, lajki, komentarze. I do następnego. JDK, ole, 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 siema, pyza. Ja też pozdrawiam. No i jak widzicie, Karol też pozdrawia. Ale kogo pozdrawiasz? Co? Kogo pozdrawiasz? Widzów twoich. No jak było? Bardzo dobrze. Co? Źle było? No. Papu damy rybkom. Troszeczkę. No i tak, widzicie, jeszcze raz narka. Jeszcze jedna sprawa dla kolegów, którzy pytali się mnie, jakich wędek używam. Oczywiście jedna z wędek to korum. A druga z wędek Shimano. I jak widzicie, tych dwóch wędek w moich ostatnich filmach używam. I jeszcze raz do zobaczenia, do usłyszenia. Może spotkamy się wspólnie nad wodą i razem powędkujemy. I na tą chwilę Karol, dzięki za podwózkę. Tak. Wszystko wyjaśnione. Tak, ale nie rów następny raz już tak. Dobrze. Dwa razy ci przebaczam. Dżem dostaniesz. Dżem dostanę. Nie. Sądacy to nie żart.